Cześć Szymanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to już jest kolejny odcinek serii z Farminga 22 na moim kanale. W dzisiejszym już 40 chyba trzecim odcinku, jak dobrze pamiętam, jak nie to po prostu mnie poprawcie w komentarzu, będziemy zajmowali się produkcją syropu klonowego. Jest to coś nowego, czego nigdy nie robiłem. Nawet we Farmingu 2.19 tego nie było. Ale jakby co? To jest mod. Tego normalnie w Farmingu jeszcze nie możemy doświadczyć. Tylko to jest mod, którego sobie pobrałem. Wy też możecie sobie go oczywiście pobrać. Tam wam na dole dam linka. I jest to bardzo świeży mod, który dopiero został wypuszczony właśnie w ten cały świat modów, jeśli tak mogę w ogóle powiedzieć. Znajdziecie go po prostu na ModHubie. Jeśli ten odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku. Wbijamy 1000 subów, moi drodzy, do końca roku szkolnego. Na ten moment to jest coś koło chyba 360 subów jest, więc naprawdę bardzo spoko idzie. Ale nie zatrzymujemy się na tym i lecimy dalej. I wpadajcie również na mojego Twitcha, twitch.com/kondi. I na Twittera to jest Kondicjusz. Na Twitchu są naprawdę bardzo fajne streamy, gdzie wiele się dzieje. Jest tam po prostu spoko grono osób, z którymi się bawię. Bawimy się razem przy gierce tam w Fortnite czy tam w Farmingu. Tak to właśnie jest, moi drodzy. Dobra, lecimy sobie już z tą produkcją tego syropu klonowego, bo to nie jest, to jest bardzo długi, to jest czasochłonna rzecz, którą po prostu trzeba zrobić przez jakiś tam czas i dopiero później będziemy mogli zyskiwać z tego, będziemy mogli po prostu zarabiać z tego pieniądze. Nie mówię, że to będzie tam trwało 5 minut i od razu będziemy z tego czerpać zyski, ale oczywiście będziemy musieli troszeczkę dłużej poczekać. Dobra, na początku co nam jest potrzebne, żeby mieć taką produkcję tego syropu klonowego, produkcja czy tam to jest... Bo tam właśnie na modzie było napisane, że produkcja albo po prostu nie pamiętam już dokładnie jak to tam było napisane. Czekajcie, ja sobie w ogóle to sprawdzę. Tu, bo to było gdzieś w tym miejscu, moi drodzy. Czekajcie, gdzie są w ogóle mody? O, nie, rodzynki nie. Aha, bo jeszcze w ogóle, przepraszam was bardzo, ale w ogóle jeszcze nie działałem z tą swoją całą produkcją, tą firmą właśnie z tą produkcją właśnie tutaj z tego wina, ani tutaj rodzynek, bo po prostu no nie mam tyle czasu. A nagrywam ten odcinek, bo chciałbym pokazać wam tego moda właśnie związanego z tym syropem klonowym. Czekajcie, gdzie to w ogóle było? To chyba tutaj, budowa. Dobra, czekajcie, zrobimy sobie to inaczej ogólnie. Inaczej sobie zrobimy. Pokażę wam, w jaki sposób trzeba zakupić sobie właśnie jak to wygląda i ile trzeba mieć miejsca. Bo żeby zakupić sobie tą produkcję tego syropu klonowego, to jednak potrzebujemy mieć trochę miejsca. Tutaj właśnie mam tu swoją działkę, którą sobie kupiłem w ostatnim odcinku. Czy tutaj mój pracownik to kosi? Tak, oczywiście kosi. Więc wam tu już pokażę, w którym miejscu to ja tutaj sobie to postawię. Patrzcie, wchodzimy sobie na P. Czekajcie, tu sobie muszę odsunąć tutaj lekko. Wchodzimy sobie tutaj, moi drodzy, na P i teraz wchodzimy w budowę. No i oczywiście mamy tutaj już, czekajcie, produkcja i sady. Nie, szklarnie, to są szklarnie. I mamy Maple Syrup Farm. Aha, czy miałem rację, po prostu to jest farma syropu klonowego. Tak to można powiedzieć w sumie. I ja tak sobie pomyślałem, tak sobie tutaj myślałem i się namyśliłem, że najlepiej będzie po prostu chyba w tym miejscu to dać. Tak mi się wydaje. Bo najwyżej, co zrobię, to sobie te pole troszeczkę tutaj zmniejszę. A jednak tak, wydaje mi się, że to miejsce będzie całkiem gites, co nie? Zrobimy sobie może jeszcze tak, czekajcie, bo nie chciałbym, żeby... Poczekałem sobie chwilę, żeby ten kombajn odjechał. Bo to właśnie musimy, na to musimy poczekać, bo inaczej nie uda nam się postawić tutaj tej farmy syropu klonowego. I najfajniejsze jest to, że do tej farmy potrzebujemy tylko wodę i tylko tyle nam wystarcza i będziemy dostawali za to kasę. A ta sama farma jakoś mega droga nie jest, bo kosztuje tylko 16 000. W ogóle widzicie, muszę jeszcze wam pokazać tutaj szklarnię, jak się to z tymi szklarniami wszystko robi, bo to też jest całkiem ciekawy temat, więc może w następnym odcinku to wam zaprezentuję. Czekajcie, aha, to zachodzi na inny obiekt, czyli tu nie możemy. Dobra, damy sobie to może tutaj, będzie git. O, tutaj. Nie gadajcie, że... O, dobra. Myślałem, że to będzie jeszcze gorzej, że to będzie tak bardzo, bardzo wysoko. Ale jednak wydaje mi się, że taka tutaj jest to odpowiednia wysokość tego. Oj, czy tu będzie dobrze, jak tu będę podjeżdżał. O, kurde, tu i cała rzeka mi... Czy, moi drodzy, to jest dobrze? Dobra, kid, niech tak zostanie. Ja to sobie tam po odcinku albo między odcinkami sobie tak to wyprofiluję. Tą całą tutaj infrastrukturę sobie zrobię tak, żeby to ładnie wyglądało, tak bardziej naturalnie. Ale my na razie, jak widzicie, po zakupie tego dostajemy właśnie tutaj takie coś. Jest to tutaj kilka drzew.
jak oczywiście sama nazwa mówi, syrop klonowy, czyli to są po prostu klony i z tych klonów tutaj czerpiemy właśnie ten syrop. Tych drzewek tutaj mamy z kilka, nie wiem ile to może być, 1, 2, 3, mamy z 8 ich, więc jest całkiem git. Tu mamy w ogóle jakieś chyba ognisko, kit wie co to jest. Dobra, no i patrzcie, i musimy sobie kliknąć tutaj i mamy tutaj, już wam pokazuję gdzie, jest to łańcuchy produkcji Maple Syrup Farm. Jak widzicie, to nawet jeszcze nie jest przetłumaczone ten, nie jest przetłumaczony ten mod, dlatego to właśnie jest po angielsku. A tu mamy tą naszą przetwórnię winogron, tą naszą produkcję, a tu mamy po prostu syrop klonowy. Jak widzicie, tu potrzebujemy winogrona, a tutaj potrzebujemy zwykłą wodę i wtedy już będziemy mogli to wszystko zrobić. Na początku, że musimy zrobić, to musimy sobie oprócz tego zakupić jeszcze, już wam pokazuję co musimy zakupić. Jakby co, tu wgrałem sobie kilka modów, bo zauważyłem, że właśnie tych modów jest coraz więcej w tym farmingu, dlatego sobie kilka wgrałem, żeby po prostu to troszeczkę tak urozmaicało tą naszą całą rozgrywkę, bo wiecie, fajnie jest mieć nowe rzeczy, jakieś tutaj nowe to wszystko, to wtedy jest bardziej ciekawiej. Gdzie to jest? Czekajcie, a, dobra, tutaj. Zwierzęta, tak, mam rację, zwierzęta. I sobie przechodzimy w to miejsce i mamy, i zakupimy sobie ten, bo ten jest ogólnie bardzo fajny, możemy w nim przewozić nawozy, jakieś tutaj odchwaszczacze, mleko, nawet wodę, więc bardzo mi się on podoba. Może sobie jakiś tutaj kolor zmienimy na taki bardziej czarny, albo sobie zrobimy tak, taki czarny, on wygląda git. Nie no, ja wolę białego, szczerze, biały mi się bardziej podoba, taki srebrny. Kup, tak, kupiłem sobie go i sobie zajdziemy po niego tutaj naszym traktorkiem. Tutaj mój pracownik jeszcze kosi to. Czy tu mamy jakiś wolny od traktorka? Dobra, mamy, ten jest wolny. A tu jeszcze mam pola, muszę sobie tu zasiać na tych polach. Tylko jeszcze na razie nie mogę nic zasiać ani zasadzić, bo no po prostu w tym tutaj, w tym czasie, który mamy na razie, i tutaj w kalendarzu rolniczym mamy pokazane, że na razie nie możemy nic tutaj siać ani sadzić. Więcej poczekamy może tutaj tak, no do marca musimy poczekać, żeby coś tam myśleć już o jakichś nowych roślinkach i tego typu. Dobra, lecimy sobie do sklepu po ten zbiornik i zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Dobra, jesteśmy tu już w sklepie, zabierzemy sobie ten zbiornik i po prostu sobie wrócimy nim na farmę i wam właśnie pokażę, co i jak się robi właśnie z tą produkcją, z tą farmą tego syropu klonowego, bo jednak, no nie jest to drogie, a fajnie mieć taką produkcję, bo zważywszy na to, ile tam musimy włożyć, a ile zabierzemy, to jest naprawdę bardzo bardzo dobra inwestycja, tak wam właśnie powiem. Dobra, lecimy sobie tuż na farmę i widzimy się zaraz. Musimy jeszcze podjechać do tego źródełka, albo po prostu nie będę robił cięcia, bo po co, jak tutaj już zaraz będziemy tam na miejscu. Bo te cięcia jednak czasami można robić, ale też zbytnio, też tak często nie chcę ich tutaj dawać, bo po co? No, więc lecimy sobie tutaj. Kurde, szkoda jest to, że taki wyższy poziom się w tamtym miejscu zrobił. No ale, no co zrobić? Co zrobić, jak nic się nie zrobi? Mogę to jakoś tam jeszcze wyprofilować, jakąś tam to tym malowaniem tego całego tutaj środowiska to zrobić jakoś tam, ale malowaniem krajobrazu mogę to zrobić, ale no ja nie wiem, czy to się uda na pewno. Czekajcie, czy ja dobrze tu podjechałem? O, dobra. Podjeżdżamy sobie tutaj do tego, jak jesteśmy na tej mapie, to tutaj podjeżdżamy. Jak macie inną, to musicie mieć właśnie taki znacznik. Klikamy R i nam się tutaj już nam tu już się napełnia wodą ten nasz cały zbiornik. Okej, moi drodzy, słuchajcie, to sobie sprawdzę na moim telefonie. Widzicie mój iPhone 11 Pro. Wbijajcie na ten odcinek, bo naprawdę troszeczkę się namęczyłem nad tym odcinkiem, a widziałem, że jest mało wyświetleń. A jest naprawdę bardzo fajny ten iPhonik. Oj, przepraszam bardzo, ale tu muszę się napić coli. Widzicie, cola? Nie pijcie coli, bo jest niezdrowa, ja sobie tego kupiłem, bo dawno nie piłem. A chciałem tak właśnie spróbować, czy jest nadal git, czy się zjebała. Jednak jest gites. Dobra, lecimy sobie, ile już mamy to? No zaraz 100%. Takim właśnie, takiej produkcji tego syropu klonowego to tak, takie trzy zbiorniki tam wejdą, jak dobrze pamiętam, 3, a nawet 4. Bo po jednym chyba była 1/3 tego całego tam. Jeszcze do końca nam tam jeszcze troszeczkę miejsca zostało. Dobra, tu pracownik to zrobił. Popatrzcie, widzicie, tu zakończył pracownik pracę. Tylko tam troszeczkę sobie tam sobie troszeczkę ominął, niestety. Czekajcie, bo ktoś do mnie tutaj napisał w ogóle. O, tutaj już mój kolega się mnie pyta, czy gram w CS-a, ale to zaraz. W ogóle ja ten odcinek nagrywam już w sobotę, więc niedługo już, znaczy już tak można teoretycznie powiedzieć, że są święta. O, i patrzcie, tutaj dajemy wodę, cyk,
ile to właśnie chcę sobie tak pograć, tak bardziej wychillować, sobie pograć jakiegoś tam ziomeczkami w CS-a czy coś tego typu. Dobra, jak to się już skończyło tutaj, moi drodzy, jak ten cały tutaj, tą całą wodę napełniliśmy tutaj, tą produkcję tego syropu klonowego, wygląda właśnie w taki sposób i mamy należy do moje gospodarstwo, brak aktywnej produkcji, budowa magazynu, woda, prawie 8000 litrów. Po tym, jak już mamy tak pokazane, to musimy sobie przejść na escape'a. Już wam pokazuję, co musimy zrobić dokładnie, bo to też jest te bardzo ważne. O, i mam w tym miejscu, widzicie, cykle miesiąc, status nie działa, koszty produkcji miesięczne to jest 120 euro. Przepis 2 krople wody, 2 krople wody, jeśli tak mogę powiedzieć, to się równa jeden ten jakby słoik, czy ten taki zbiornik tego syropu klonowego. Dostarczane materiały to mamy właśnie 800 litrów, maple syrup to jest po prostu właśnie ten syrop klonowy. No i teraz, żeby to was nie zwiodło, tak wam powiem, że teraz jak to macie, to jeszcze wam to nie działa ogólnie, bo ja tak sobie właśnie myślałem, kurde, czemu to nie działa, może to po jakimś tam czasie będzie działać. Otóż nie, moi drodzy, musimy kliknąć tutaj włącz, na dole mam taki przycisk włącz, klikamy sobie go i automatycznie się włączyło i powinno nam to działać. Halo, działa czy nie? Patrzcie, przyspieszymy sobie troszeczkę tutaj czas. Nie, zrobimy sobie może gdzieś tak, no niech będzie do 15. I w tym momencie, jak widzicie, mamy już 18 litrów tego syropu klonowego. I nam tutaj powoli będzie się tutaj, będą nam się pokazywały właśnie takie tutaj palety z tym syropem klonowym. I w taki sposób będziemy mogli po prostu czerpać z tego zyski. Czekajcie, tutaj sobie to w ogóle, to sobie tą resztę tutaj skoszę, bo to też jest. Chciałbym, żeby to nie było tak zrobione odwała. Czekajcie, B, tak, dobra. I tak jak wam właśnie wspominałem, teraz będzie nam się to automatycznie tam napełniało z tej wody. Będziemy mogli tam właśnie coraz więcej tego syropu klonowego mieć. Więc to jest naprawdę bardzo fajne, że to nam tak automatycznie to działa i że nic z tym nie musimy robić, po prostu zawierzemy wodę tam i hop, i działa. I czego chcieć więcej, czego? No, ja w międzyczasie jeszcze wam powiem, że niestety, ale w żadnym tutaj jakby w tej linii produkcyjnej nie możemy użyć tego syropu klonowego. Nie możemy go nigdzie sprzedać, moi drodzy. Już wam pokazuję czemu, patrzcie na to. To jest tutaj, oj, ale mam chrypkę. W tym miejscu nigdzie nie mamy syropu klonowego, a jak już mamy, to jest brak dostępnego punktu skupu. Niestety tak jest, moi drodzy. Co zrobić? To po prostu nic się z tym nie da zrobić, bo jeszcze jakby farming tego nie przewidział, że jakiś mądry człowiek wymyśli jakiś mod, który nam będzie wprowadzał syrop klonowy. Dlatego jeszcze tego nie mamy, musimy troszeczkę poczekać, tak mi się wydaje, że może jakieś tam aktualizacje kiedyś to wprowadzą. Ale to się jeszcze zobaczy. Teraz się tak zastanawiacie, to po jakiego wała ten syrop klonowy mi jest? Jaki? Czemu mówię, że to jest jakiś zysk? Już wam pokazuję, czemu, dlaczego tak mówiłem, bo jednak w jakimś tam stopniu to ma sens. Ale jak wam teraz pokazywałem, to pewnie tak się trochę zagmatwała ta sprawa. Już wam tłumaczę, o co mi tutaj dokładnie chodzi. Dobra, tym tu jeszcze, tym kombajnikiem sobie tutaj skończyliśmy. Cyk, 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 dobra, zrobimy sobie to tak. Sobie odjdziemy, w ogóle chyba będę musiał to sobie tak bardziej tutaj przesunąć, żeby to było tak bardziej niżej, bo ja nie chcę, żeby to było tak wysoko i to tak nieproporcjonalnie tak wygląda i moim zdaniem jest to brzydko. Już wam mówię, o co mi chodzi dokładnie, moi drodzy. Czekajcie, przyspieszymy sobie tu i czasu trochę, bo chciałbym, żeby ten cały dzień minął. To sobie wejdziemy może tutaj do tutaj, bo chciałbym, żeby po prostu więcej się nazbierało tego syropu klonowego. Już wam zaprezentuję, jak to dokładnie działa. Dobra, tutaj cały dzień mija, cyk, 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 cyk. Poczekamy sobie chwileczkę. Czy jest gitas, moi drodzy? Dobra. Oj, nawet śnieg padał. Wow. Dobra, patrzcie na to. Zwiększono przewagę tego, odsetki od pożyczki, dochód do gospodarstwa. No i tam jakiś wynajem. No więc nie, jednak te straty są wyższe niż zyski na mojej farmie. Ale to no tak na razie tak jest, moi drodzy. Niestety, co zrobić? Na razie tutaj wkładam więcej. Więcej inwestuję niż zabieram z tej. Znaczy mam więcej straty niż zysku, tak wam powiem. Dobra. I teraz sobie przejdziemy, już wam pokazuję gdzie. Dobra, mam tutaj są nasz ten syrop klonowy. O kurde, ominąłem to, przepraszam, że tak zamieniam, ale o, tu w tym miejscu mamy, dobra. I patrzcie, widzicie, mamy dwa tutaj, dwie palety tego syropu klonowego, więc jest fantastycznie. I w tym momencie, no gdzie my go sprzedamy, już wam pokazuję gdzie, klikamy sobie na P. Budowa. No i mamy również tutaj produkcja, punkty skupu. I przejdziemy sobie tutaj na koniec. I moi drodzy, mamy Maple Syrup Sales. Tak, czyli to po prostu na przetłumaczenie to jest po prostu syrop klonowy, sprzedaż.
I to teraz zabierzemy sobie w to miejsce, moi drodzy, żeby było tak przy ulicy, jak to zazwyczaj jest właśnie z takimi tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, z takimi po prostu przyulicznymi sklepikami, tak to mogę powiedzieć, chyba tak mi się wydaje. Obrócimy sobie to w tą stronę, cyk, tak, no i mamy tu już automatycznie, jak widzicie, moi drodzy, mamy właśnie tutaj tą naszą sprzedaż. Ale musimy sobie tam podjechać tutaj traktorkiem, żeby to włożyć na nasze tutaj, ten ładować czołowy, na te nasze widły. I sobie to po prostu przewozimy sobie to właśnie w tamto miejsce skupu. I zaraz wam tutaj pokażę, jak to będzie wyglądało. Przewieziemy sobie to po prostu tam. Tu. Fajnie też, że pomyślcie sobie tak, że jak najlepiej, żeby jak najbliżej byście mieli od tego miejsca, gdzie jest ten syrop klonowy się produkuje, do skupu, tak? Mi się wydaje, że tak będzie po prostu najlepiej. I zobaczymy, jakie są... Oj, kurde, ale tutaj był wyskok, jak Adam Małysz w 99 na mamucie. Łoch, było babem. Dobra. No jednak tu sobie muszę troszeczkę zmienić, jakby co, to tak poza odcinkiem może sobie zmienię miejsce tego tutaj, tej produkcji syropu klonowego, bo jednak wolałbym, żeby to było w takim bardziej logicznym miejscu. Czekajcie, czy to uda mi się. O, dobra, patrzcie, mamy syrop klonowy. Jak widzicie, mamy tutaj 280 litrów. Dobra. Oj, kurka wodna, łobaben, dobra, czekajcie. A mówiłem też wam o tych świętach, jak poruszyłem ten temat. To tak w międzyczasie powiem wam, że wszystkiego najlepszego na święta, żebyście to fajnie spędzili ten czas, bo to jednak święta są, więc lepiej, żebyście wszyscy razem je spędzili, bez tam żadnych kłótni i w ogóle. Dobrze, patrzcie, i teraz sobie podjeżdżamy w to miejsce i w tym miejscu sobie to dajemy i powinniśmy dostać pieniądze. Tak, 1169 zł, kumacie to? Za taką jedną paletę tylko. No powiem wam szczerze, że jest to naprawdę bardzo duża kasa. I przy nawet nie takim największym takim wkładzie pracy, no po prostu, no patrzcie, 1200 zł, tak, o. A te takie dwie palety już dostaliśmy po jednym dniu, więc no naprawdę bardzo fajnie. A z tej wody chyba nie wiem, czy mamy za darmo, czy jak, tak mi się po prostu wydaje. Więc no naprawdę bardzo fajny zarobek i polecam wam to spróbować, wytestować na własnej farmie. Zaiste, byśmy mogli zrobić to w inny sposób. No na przykład byśmy mogli to, w sumie, czy da się to jeszcze w inny sposób zrobić? No nie da się, bo niestety nie mamy skupu właśnie. To jest najgorsze, czemu farming nie pomyślał o innym skupie? To jak widzicie, a mamy, bo musieliśmy to zakupić, dlatego teraz tutaj mamy. I wahania syn, a dobra, to idzie tak. Więc no też jest tak całkiem spoko. Tak wam powiem, czemu tam tak, o dobra, myślałem, że ten ptak się zablokował. Dobrze, moi drodzy, ja ten odcinek będę kończył w tym momencie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapomnijcie o łapce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku, palcie na mojego Twitcha, twitch.com/kondy, na mojego Twittera, to jest kondycjusz. O, mam nadzieję, że fajny odcinek wyszedł, że będziecie częściej wpadać na te moje odcinki. Mam nadzieję, że wam to spoko wytłumaczyłem, jak tutaj, jak to się prezentuje wszystko. No i po prostu wystarczy, że to bierzecie to tam i przewozicie i dajcie tylko tej wody. I na tym to właśnie polega. Więc dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do następnego odcinka, moi drodzy. To kurwa naura!